W ostatnim głosowaniu tyloma głosami wygrała Monstera w takiej ciekawej formie, w takiej odmianie, więc ten film będzie jej poświęcony. Jak o nią dbać, gdzie ją postawić, jak podlewać, w jaką ziemię posadzić, jak rozmnażać i czasami na jej liściach pojawiają się różne brzydkie plamy. Wytłumaczę Wam, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić. Jeżeli chcecie na przyszłość mieć wpływ, o jakiej roślinie pojawi się film środowy, to zapraszam Was na Instagrama, tam odbywają się ankiety, ale również w zakładce Społeczność na YouTubie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Miłego oglądania! Monstera Monkey Musk pochodzi z deszczowych lasów strefy równikowej. Ponieważ roślina ta rośnie w poszyciu drzew, nie wymaga słonecznego stanowiska. Wręcz gorące, palące słońce może jej liście pouszkadzać. Dlatego idealnym miejscem będzie dla niej wschodni lub zachodni parapet. Na północnym parapecie, jak i w głębi widnego pomieszczenia, również bardzo dobrze sobie poradzi. Im więcej słońca, tym międzywęźla, czyli odległości między liśćmi na pędzie, będą krótsze, a roślina bardziej zagęszczona. Gdy roślina będzie się pieła, a nie zwisała, będzie wytwarzała większe liście. Ponieważ roślina pochodzi z lasów deszczowych, lubi wilgotne powietrze. Dlatego śmiało możemy ją trzymać w łazienkach. By podwyższyć wilgotność powietrza wokół rośliny, możemy wokół niej ustawić naczynka z wodą. A czy roślinę zraszać? Jeżeli to robicie i widzicie na liściach różne żółte plamy, to zaprzestajemy zraszania. Dlaczego? Więcej dowiecie się z filmu, który Wam się teraz wyświetla w prawym górnym rogu. Monstera lubi lekkie i przewiewne podłoże, dlatego najlepiej ją sadzić w mieszance ziemi kompostowej, czyli takiej do wysiewu warzyw, ziół, z dodatkiem podłoża do storczyków, perlitu, piasku, żwirku. Musimy zapewnić jej takie podłoże, by woda, którą podlewamy, szybko przelatywała przez doniczkę i nie kumulowała się w okolicach korzeni. Jeżeli roślina ma za dużo wody w doniczce, wtedy na liściach zaczynają pojawiać się różne problemy. Są to najczęściej choroby grzybowe lub bakteryjne spowodowane nadmierną wilgotnością w podłożu, jak i na liściach. Jak sobie z tym poradzić, macie odsyłacz w prawym górnym rogu. Roślinę podlewajmy wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, a po włożeniu palca w głąb doniczki wyczujemy delikatną wilgoć. Jeżeli roślinę przesuszymy od czasu do czasu, to nic strasznego jej się nie stanie, ale gdy ją przelejemy, zaczynają się pojawiać problemy. Dlatego bądźcie ostrożni z podlewaniem tej rośliny. Podlewajcie również wodą miękką, deszczówką, przefiltrowaną, ale nigdy z kranu. Roślina lubi systematyczne nawożenie w okresie od wiosny do października, co drugie podlewanie połową zalecanej dawki podanej na opakowaniu. Zimą wystarczy ją nawozić, co czwarte podlewanie połową dawki. A co się dzieje, jeżeli mamy pewność, że roślina rośnie w dobrym podłożu, podlewamy ją wtedy, kiedy tego wymaga, a liście żółkną? Wtedy trzeba sprawdzić pod liściem, czy nie żerują przędziorki. Na monsterach mogą się również pojawić tarczniki, wełnowce czy wciornastki. Poszukujcie tych szkodników, gdy liście żółkną. Roślinę warto przycinać po to, by się zagęszczała. Cięcie takie wykonujemy na początku wiosny, a ucięte pędy oczywiście ukorzeniamy, a następnie wsadzamy do doniczki. Cięcie wykonam blisko doniczki, po to, by roślina lepiej się zagęściła. Cięcie wykonuję tuż za liściem, za węzłem. Pozyskane pędy tnę na kawałki, by je ukorzenić. Sadzonki mogą mieć jedno oczko, węzeł, miejsce, z którego wyrastają liście i jest widoczny, wyczuwalny zalążek korzenia powietrznego. Swoje sadzonki wykonuję z trzema węzłami. Dwa węzły znajdą się w medium do ukorzeniania, a trzeci ponad. Taka sadzonka lepiej się przyjmie w podłożu, będzie rosła szybciej i lepiej, będzie zdrowsza. Ale oczywiście możemy zrobić z jednym czy z dwoma węzłami. Sadzonki możemy ukorzeniać na kilka sposobów. W podłożu torfowym, mchu torfowcu czy w wodzie. Ja lubię ukorzeniać w wodzie, ponieważ mam stałą kontrolę nad korzeniami. Po prostu widzę, co się dzieje i mam możliwość szybkiej reakcji w przypadku, gdy coś ewentualnie mogłoby zacząć gnić. Miejsce po cięciu smaruję ukorzeniaczem. Gdy nie mamy lub nie stosujemy ukorzeniaczy, to taki pęd warto zostawić na 12-24 godziny do przeschnięcia, żeby wytworzyła się tkanka kalusowa. Rany po cięciu możemy obsypać cynamonem, który zdezynfekuje ranę. Do wody możemy dodać szczyptę węgla, który nam wodę zdezynfekuje. Wodę wymieniamy co 2-3 dni, a sadzonki z naczyniem stawiamy w widnym miejscu i obserwujemy, kontrolujemy codziennie, zapewne kilka razy dziennie.
codziennie, czy już się pojawiły nowe korzenie. Jeżeli korzenie się pojawią i będą miały około 5-6 cm, im dłuższe, tym lepsze, wtedy roślinę wsadzamy do podłoża przewiewnego, przepuszczalnego dla wody. Rośliny możemy podlać biohumusem, który przyspieszy ukorzenianie i ustabilizowanie się rośliny w nowym podłożu, ale nigdy nie nawozimy młodych, małych sadzonek nawozem mineralnym. Na to przyjdzie czas za około 3-4 tygodnie. Gdy ukorzeniamy w podłożu torfowym z dodatkiem perlitu czy w mchu torfowcu, to dbajmy o to, by takie podłoże było stale lekko wilgotne. Medium zraszajmy, nie podlewajmy z konewki. Przy pielęgnacji tej rośliny pamiętajcie, by jej nie przelewać. Podlewać wtedy, gdy ziemia praktycznie przeschnie. Podlewajmy wodą miękką i rośliny nie zraszajmy, jeżeli na liściach pojawiają się plamy. Jeżeli się już pojawią jakieś plamy, a podłoże jest wilgotne, to roślinę wyciągnijmy, osuszmy, zmieńmy podłoże, zastosujmy środek grzybobójczy na liście, jak i do podlania rośliny. Zainfekowane liście warto wyciąć, a roślinę po przesadzeniu postawić w widnym miejscu i uzbroić się w cierpliwość. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam!